Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj mam dla Was filmik z szydełkowaniem i tym razem zrobimy taki szal, bardzo prosty. Zrobiony jest z oczek łańcuszkowych i ze zwykłych. Ja mam tutaj szydełko 9. Szal jest zrobiony z podwójnej włóczki, z dwóch kłębków. Zaraz Wam zresztą te kłębki pokażę. Tak wygląda wzorek, dosyć gęsty. No i kolor taki szaro-srebrny, nie jest to najbardziej intensywny kolor na świecie. I tutaj mamy dwa kłębki, takie właśnie włóczki i będę robić z dwóch nitek. Tutaj już mam nałożone dwie nitki na palce. Robię 9. Tutaj jest zaznaczone w parametrach, chyba zaznaczona jest 5. O. Czyli będę robić troszeczkę gęściej niż jest to przewidziane. No i oprócz tego mamy tutaj podany skład. Mamy włóczkę, wełnę i poliakryl, dlatego 100 gramów na 300 metrach, czyli razem mamy 600 metrów, 200 gramów. I zaczynamy od łańcuszka, z oczek łańcuszkowych w powietrzu. Zrobimy ich 40. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Może 25, a nie 40, będzie troszeczkę węższy. Jest pewnie około 20 cm szerokości. Jak chcecie mieć szerszy, to możecie tych oczek zrobić więcej. I robimy drugi rządek. To był pierwszy rządek. I zostawiamy 3 oczka i wbijamy się w czwarte od końca. W tym miejscu i robimy zwykłe oczko, czyli 2 na szydełku. I przeciągamy przez 2. I teraz potem robimy jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu. Na dole zostawiamy jedno oczko, wbijamy się w kolejne. Znowu zwykłe oczko, czyli nabieramy, przewlekamy przez 2 i jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu. Jedno zostawiamy na dole, robimy zwykłe oczko. Jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu, opuszczamy jedno na dole, wbijamy się w kolejne i znowu zwykłe oczko. I tak będzie, tak będą wyglądały nasze rządki. I teraz oczko łańcuszkowe w powietrzu, opuszczamy jedno na dole, wbijamy się w kolejne i tak dalej. Jak widzicie, bardzo proste. Tutaj jeszcze na sam koniec wbijamy się w ostatnie oczko i robimy zwykłe oczko i tak wygląda pierwszy rządek oczek zwykłych z oczkami łańcuszkowymi. I teraz robimy ze 2 oczka łańcuszkowe na wysokość. Raz, dwa. I odwracamy robótkę. I teraz wbijamy się tutaj w to duże oczko. Tam, gdzie było jedno opuszczone oczko, tam robimy zwykłe oczko, gdzie było zwykłe, robimy, opuszczamy jedno łańcuszkowe, tak? Czyli tutaj robimy zwykłe oczko w tej dużej dziurce. Teraz robimy jedno w powietrzu i opuszczamy to miejsce, gdzie na dole było zwykłe oczko. Czyli teraz jest na przemian, inaczej niż w pierwszym rządku. Tutaj jest oczko łańcuszkowe, opuszczamy ten zbity fragment, to jest zwykłe oczko i wbijamy się w kolejną dużą dziurkę na górze, czyli tam, gdzie było opuszczone. I oczko łańcuszkowe i w ten sposób cały rządek. Zwykłe oczko, znowu oczko łańcuszkowe. I w kolejnej dużej dziurce robimy zwykłe oczko. Tutaj kolejna duża dziurka wypada w tym miejscu. Zwykłe oczko i oczko łańcuszkowe. I kolejna duża dziurka. I powinien nam wyjść z tego bardzo ładny wzorek.
I na sam koniec tutaj się wbijam. O, w tym miejscu przed łańcuszkiem oczek łańcuszkowych i robię dwa na wysokość. Tak wygląda pierwszy i drugi rządek i odwraca moją robótkę. No i cóż, robimy tak dalej, dokładnie w taki sam sposób według tego wzoru. I znowu teraz tutaj będą dwa oczka łańcuszkowe na wysokość. Tak wyglądają pierwsze rządki. Jak widzicie, powstaje dosyć zbity, gęsty wzorek z tego, z takimi V-kami. Tutaj widać takie literki V. I robimy dokładnie w ten sposób całe dwa kłębki. Takim grubym szydełkiem i podwójną włóczką robi się to dosyć szybko, więc powinno to nam zająć nie aż tak strasznie dużo czasu. I po pewnym czasie z kłębków zostało tylko tyle, czyli czas skończyć tę robótkę. Zakończamy przeciągając końcówkę przez ostatnie oczko i mocno zaciskając, żeby się nie spruło. Potem te długie końcówki można ciut obciąć i wszyć. Tutaj jeszcze początek też trzeba było wszyć. A poza tym wyszedł taki szalik, on jest dosyć zbity, jest monochromatyczny, czyli jednokolorowy i te kolory nie są, ten kolor nie jest żywy. Ma gdzieś tak szerokości 20 cm, jeśli chcecie mieć szerszy, możecie zrobić krótszy, a szerszy. Jest bardzo ciepły i milutki, mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że Wam również. Szalik ma gdzieś 2 metry długości, czyli można szyję parę razy owinąć. To było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Cześć!